Cześć, dzisiaj przychodzę do Was tak szybciutko biegiem z krótkim filmikiem z prezentacją mojej ostatniej pracy. Rzadko się pojawiam na YouTube, po prostu mam za dużo pracy takiej zawodowej, dużo wyjazdów i po prostu nie mam na to czasu. Tu prezentuję właśnie urodzinowe pudełeczko w stylu pop-up box. Jest w pudełku, w tym moim pudełku, który robię bez odrobiny kleju. Jest to papier wizytówkowy, taki w kolorze ekri. Oklejona jest tylko kawałkiem papieru skrapowego. Ciesz się życiem, uśmiechu na co dzień, najlepsze życzenia. To są takie gotowe napisy. Z racji tego, że pop-up jest taką dosyć strukturą, jakby to powiedzieć, ruchomą, przewiązałam to wstążką, którą po prostu się ściąga, bo wstążka jest przyklejona. Otwieramy i teraz tak. Miałam bardzo duży problem z tą karteczką, ponieważ jest to kartka dla architekta i na urodziny, dla pani architekt, która kocha swoją pracę. Dla mnie architekt to osoba, która bardzo dokładnie coś mierzy, która używa wielu wyspecjalizowanych narzędzi, właśnie takich typowo matematycznych, wobec czego użyłam takich tekturek. Oczywiście wycięłam sobie 30 ozdobione perełkami w płynie. To jest z wykrojników z Wisha. Mamy cyrkiel czy coś takiego, ekierkę, kątomierz. I takie tutaj widzimy centymetry. To jest taki gotowy pasek papieru, który gdzieś kiedyś kupiłam i po prostu tak to się prezentuje. I jest oczywiście w dniu urodzin. W takich żywych kolorach. Tutaj już mam od razu przygotowane życzenia, które będą do wklejenia tutaj z tyłu. I tak to się prezentuje. Zrobiłam tylko dwa rusztowania. Ale myślę, że ma to swój urok i że karteczka się spodoba. Zaraz właśnie idę dać się koleżance, bo to koleżanki, córka kończy właśnie zaszczytne 30 lat. Więc karteczka dla architekta, chociaż było to bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie tekturki i rysunki, które mam, są to takie typowo podróżnicze budowle. No i ciężko było się wpasować. Mam nadzieję, że jej się spodoba, a jak nie, no to trudno. Do zobaczenia. Hej!